Cześć. Witam Was bardzo serdecznie. To jest 97 dzień. Przygód naszym gildiarzem. Mapa Iglica Potępionych. Dis dwójeczka. I co my tu mamy? Przede wszystkim wszystko na cicho. Nie wiem, czy to tak było. No najwyraźniej. Dobra. Tak, tutaj koleżanka się za bardzo panoszy. Sprzątamy. O, nawet ich stać na gobliny. A kurczę, magi to ode mnie nie chcieli nic kupować. No ta. Typowe dla elfów. Już taki gobliński pan to wcale nie jest tani. No 650 sztuk złota, nie było. Kid muchał. Dobra. Pan powrócił, tak? No, ty masz tu jakieś szpeje. Czy wy mieliście się w ogóle czymś wymienić? Tak, ty masz paladynów. To co? Nie wiem, tak na dwóch różnych poziomach, stadiach rozwoju, ale w ogóle oni mieli stąd wyjść, właśnie. Tutaj Mezrael sobie poradzi, tak? No pewnie, że sobie poradzi. Pewnie, że sobie poradzi. To jest mój główny bohcio. Prawda. I on tu by mógł kogoś jeszcze chrupnąć. Pytanie, czy on może jakieś przedmioty zostawić? Nic, dobra. Ty? Ty nie masz nic. No zwoje i kosztowności, ale kosztowności to... Myśmy tu kitrali, to się może najwyżej ten przejść. I to zabrać. No. Ale generalnie on będzie musiał tutaj... ustoszyć tych nieumarłych, bo no, będę mi się tam panoszyć. Jak będę mówię, potrzebował jednego człowieka przynajmniej, żeby tu obstawić. Może bym ci nawet dał żeglugę. A, researches. Researches. I tak, tu mamy tylko te najdroższe czary jeszcze do zbadania. Dobra, dawaj po kolei. I ostatni za 1600. Ja wiem, że mam ten, ale tak for fun sobie nawet badam. Lubię tracić manę chyba. Dobra. Masz jeszcze akuratnie, tak można powiedzieć, sprawiedliwie i w ogóle na żeglugę, to też to użyj. I może byś sobie wziął jednak te bety. Bo czemu by nie? Tutaj nikogo nie będzie, to może tego nigdy już nie sprzedamy, ale sobie weźmy, żeby było. I teraz tak, przejdziesz sobie tutaj, tu zostawisz, chłopce to obierze, bo na razie nie będziemy narzekać na brak złota, no. Na razie niech będzie, co będzie. A w ogóle się zastanawiam, jak wszystkie trzy rasy są już pod okupacją, to już raczej wszyscy trzej będą wypłukani ze złota, więc nie sądzę, żeby to był cel, no. Tam koronę wcisnąłem tym legionom, ale to już naprawdę ostatkiem. Ty coś masz? Nie, ty po prostu... uciekasz, dobra. I ty, panie, idziesz, że tak powiem, tutaj. Bo musisz mnie tu posprzątać. Nie będę go, nie mam go nawet czym przyspieszyć.
Turka. Ty masz coś? No, coś tam by można było wykombinować. Na przykład te dwa czary, żeby zablokować. Ewentualnie Paraseus, nie? Możliwości jest trochę. Ale na razie to tam. Nic mnie nie rusza. Tak, Imperium jest twoje, oczywiście. Jak nie, jak tak, idziesz stąd. Sobie dość podekspiłeś. Mianowicie tak, tutaj rycerz Imperium, no to on sobie będzie tam siedział. Natomiast ty, kolego, zabierasz te bety. Tak, tu sobie poradzą. No. Chociaż w sumie tego łowca czarownic może bym dał. Łowca czarownic. W sumie nie lubię łowcy czarownic, to niech tu zostanie. Będzie nam tu bronił miedzy, a my sobie weźmiemy tamtego. A co? Jak trenować, to trenować. I weźmiemy sobie stąd gościa. Tak jest. Teraz tak, ty, koleżanko. Nie wiem, czy nie będziesz musiała się wrócić. Tak bardzo nie chciałbym, ale może na razie nie. Na razie niech sobie tu pobada, co tu jest. O proszę, jakieś tunele, jakieś skrytki, jakieś coś tam. Nie, to już jest koniec. Dobra. No dobrze. To może by tak przyblokować koleżankę tam. Jakby ją tu zblokować? Da się jednym? Nie da się. Bardzo łatwo by mogła go ominąć. Nie, to zrobimy inaczej. Standardowo z dwóch stron. I w ten sposób. No tak. Soczek pomarańczowy. No i ta. Rozkojarzenie minus 20%, odwrócenie uwagi znaczy się. A, słabość. Co tam jeszcze? Złodziejaszek. Ach, tak mnie wykiwali. No tak, no bo przecież obok szkieleta sobie przeszła. To był ten błąd. Tak, tak, bo to przecież. Z ich rasy jest przywołanie, dlatego ona może sobie wokół niego przejść. Znowu się na to złapałem. No dobrze. No trudno. Teraz tak, zablokuj. Czekaj na rozkazy. Ty... Chociaż nie, może byś ty podszedł tam bliżej. Tak. Ty byś podszedł bliżej, bo potrzebujesz sobie odebrać te bety. Prawda? Ty, kolego, zostawiłbyś te zwoje w mieście może. Z miasta to będzie spoko. To odebrać, dobra. I ty miałeś gdzieś tutaj.
O, już raz, dwa, trzy, czterech starszych pokonałem. W imię Wszechojca. Dobra. Lecimy na ten Szczecin. Ty sobie poczekaj, ty. No idziesz dalej tam, nie? Bo teoretycznie... Tak. Tutaj już tego obelisku nie ma, więc... Powinny być tylko ataki z tej strony, a nawet może już nie będzie? I tak naprawdę, może faktycznie zyskałem trochę ludzi. Tutaj już nic nie musi stać. Chociaż tak naprawdę mogą. To już. Co kto lubi. Najważniejsze, że ten typ. Złodziej, dobra. To zróbmy tak. Na żegludze. Skosimy ją. O, Shindra! A w ogóle przydałby się złodziej, żeby zbadać te wszystkie oddziały. Nie? Przydałby się skoczybyk. Ja nie mam tak blisko miasta i to jest ten Co idzie? problem. No nic, no trzeba puścić gdzieś dalej. W takim razie i on by sobie wziął ten pierścień wiedźmy. Nie, to by wziął, a pierścień wiedźmy, czy coś mu da? Czego chcesz? A może to taki niegłupi pomysł, żeby mu to też dać. Niech to też weźmie. Pieśń pośpiechu. O, piękne, piękne rzeczy to są. Dobra, więc tak, grzej tutaj. Niniejszym. Tak, będziesz miał te dwa przedmiociki. Wyrzuć tam. Czego chcesz? Teraz pewnie on nie dobiegnie, ale dobra, to tam. Jak mi nawet rózgę ściągnie, to jestem w stanie jeszcze zareagować. O. Tak, no nie dotrze na to. Sobie złodziejka chociaż sprzątniemy. Zrobię co w mojej mocy. I teraz tak. Zakładając pierścień wiedźmy w tym momencie, no oczywiście sobie zmniejszę obrażenia, ale nie wiem jakie są tu indeksy, to znaczy jaka jest kolejność, ale wolałbym w takim razie, jeżeli to jest jakby pierwszy indeks, to drugi, no to lepiej, żeby to było jako pierwsze niż to. Zobaczymy, jak to się w ogóle będzie sprawdzać. W razie czego jeszcze koronę przecież mam, to będę sobie mógł podmieniać. Dobra, ta, mówię, przygotowałem się na to mentalnie, że tam będzie mi coś tam dłubać. Natomiast możemy tego złodzieja w sumie przyspieszyć, co by mi tam zbadał szybciej. Nie? Niech tam kroczy. Dobra. Aha, mam nadzieję, że ja o baronowej nie zapomniałem. Że tutaj mi w sumie ściągnęli rózgę i to jest takie, że jak tylko wyjdzie baronowa, ja o niej zapomnę, to może mi tak z łatwością przejąć tą. O właśnie. Tutaj widzę jakieś ataki idą. Nie ściąga rózgi. A to ciekawe.
Tak, ty sobie idziesz tutaj, dobrze. To se idź. Te rozgi w ogóle będzie można pościągać później. Dobra. Teraz tak. Starszy gotowy do boju. Teraz tak, tobie damy to. Damy ci też poruszanie się po lesie, żebyś był w ogóle biegaczem naszym. O, i jeszcze cię przyspieszę, co byś w ogóle nie był stratny. No i się tak przyczajasz. Mam nadzieję, że nikt ci nic nie zrobi. Tak, czego chcesz? Czy możesz to podjąć? Nie możesz. Zlikwiduj. Cyk. I teraz spróbuj może tu coś pozwiedzać, bo tu dalej nie da rady, no. Spróbuj tak tu, o. Coś tutaj, no. Tu się da przejść, aha. Okulista, okulista, dobra, dobra. Fajno, fajno. Dobra. No to chlup. I teraz tak, ty idziesz tutaj. Ty nie masz nic, dokładnie. Ty sobie stąd weźmiesz rycerzyka. Najmiesz tu kogoś. Weźmiesz sobie też zwój. Przekaż mu tam. Nobarowi wspaniałemu. Ty natomiast, koleżanko, spróbuj jakby iść na tą. O, ale nie zabijesz właśnie. Ty. Szoruj tutaj. Pozwój. Czy ja coś za... Jeszcze chyba jeden zwój powinienem wziąć. W ogóle tak, to oddaj. To oddaj, to oddaj. No tak, bo myśmy to kupili. No, resztę to. Niech sobie już zachowa. Natomiast jeszcze ktoś tam miał jakieś zwoje chyba, nie? Ty miałeś. No właśnie. No nie co, tylko proszę. Ty masz tu zwoje, kochanieńki, więc je wyskakuj, że tak powiem, z nich. I nie wiem czemu. Ten demon też tu idzie w tą stronę jakoś. Mam nadzieję, że... Aha, no bar oczywiście jest zablokowany. Weź go tam, pośpiesz. Niech mi stąd zniknie. I wtedy on sobie podejmie wszystko. No tak. Tak. I wracasz. Tak. Dobra. No to co? Turka. Gdzie ten demon pójdzie? Na miast. Tylko, że oczywiście na wzmocnieniu, co nie ułatwi załadania, ale dobra. Sieczemy i obrona. On będzie właśnie się na nim fokusować. 40. Pewnie zabiją go.
No ale pudło, panie. W tak kluczowym momencie. Dobra, zmarnował sobie atak. Klas. No, drugie pudło, chłopie. Cię zabiją zaraz. Cały jeden przeżyje może. Dobra. No ja widzę, że coraz lepiej wam idzie. Tak. Pięknie, jeszcze mnie zabiją tutaj. Dobra, nie chcę na to patrzeć. 222, ale mi ładnie zsiekali. Pytanie, czy jakbym wziął łucznika, byłoby łatwiej? Średnio mi się to wydaje. Makolita będzie pasywnie się leczyć, więc... Ja wiem. Poza tym tylko do czasu. Oho. O! Śmierć żyjącym. Starszy oczywiście idzie na miasto, no to tu jest prosty scenariusz, bo łup, łup, no i tutaj ten będzie korzystać, bo aha, kolega tylko na obronie będzie mógł tutaj wszystko to wytrzymać i chlas. No i takie ekspy to my lubimy. Po prostu może nawet przerzucę tego rycerza, nie wiem. Sam nie wiem. Ewentualnie Nobar. Bo to jest łowca czarownic, co się boi, ale tutaj no są zdechlaki. To możemy zrobić tak, możemy zrobić tak. Tutaj zwolnimy. I zaraz pomyślimy. Teraz tak. Koleś, ty. Co znowu? Nie co znowu, tylko spróbuj mi tu zbadać, co jest za tym smoczkiem się tu kryje. I wrzucisz sobie sanktuary, żeby w razie czego móc to robić jeszcze raz. Nieskazitelność. Kradnij przedmiot, to nic. No i statystyki trucia i tak dalej są takie jak dla smoka, no bo tego biorą właśnie w statystyki. Ty weź użyj tej sanktuary. O. My tu będziemy znać teraz oddziały, tak? No to. Teraz tak, ty. Czy ty? Gdybyś ty sobie wziął jednego paladyna od niego, oni mniej więcej na równo idą, to może od niego. Takiego, co ma najmniej 300. Czy może rycerza Imperium? Weź rycerza Imperium. O. Tak, on powinien go sprzątnąć, tylko jeszcze tak spróbuję sobie podejść maksymalnie, żeby nie tracić nim ruchu. O właśnie. Ja sobie go już tu dziabnie. Tak, ty mu przekażesz tego rycerza. Imperium. I w ogóle to byś wziął od niego... Może tego bardziej wyekspionego. A nie ma to w sumie znaczenia, bo oni są na tych samych statystykach. No tam wiadomo, że
Ten będzie mniej expić, ten będzie więcej expić, no to zrobimy tak. Ty sobie przejdziesz tak, w ogóle na środek, o, jeszcze w ten sposób, żeby w ogóle skołować. Ty tu nic nie masz, dobra, dobra, tego zbójcę sobie bierzesz. Tak, Słucham. teraz tak, ty koleżanko, wyruszyłabyś na podbicie tych zasobów, ale oczywiście one są zabezpieczone przez wszystkie tutaj obiekty przylegające, więc to nic z tego nie będzie. Na razie ty się wybierz w kierunku takim nieoznaczonym. O. Teraz tak, ty, koleś, broń się. Jestem gotów. Ty już możesz ściągać go, nie? Jedziesz. Dobrze, no to ciach, koniec. Mój czas dobiegł Tak końca. jest. Aż misklik. Aż misklik. Kogoś ty tu miał tego, tak? Weź tam od niego. I tego, co ma trzy. A nie, ty miałeś dostać tego. Tak. W ten sposób. No i sobie weźmy tam jakiegoś innego pachołka. Ten już prawie ma awans. Dobra. Że tak powiem, tu dotrzesz. Żeby ten demon tutaj nie posprzątał. Dobra. I teraz, kochany, tak. Ile ty tu masz expa? No minimum 800 do zdobycia, a więc mistrz okultystów, farma expa. No właśnie, ale fa do farmy expa się trzeba dobić. Ja bym zrobił na rzecz następującą, że tutaj bym sobie rozwalił tych dwóch. Oho. Nie. Dobra, czyli jest jakieś zdarzenie ochronne, że jednak musi to nastąpić później. No to co? Na smoki? Pokonując takie dwa smoki. Czy wy tu nie macie jakiejś odporności przypadkiem? Weźmy tak. Sprawdźmy sobie, bo to tam. Jakieś tam odporności? Nie, śmierć. No to spoko. Ale obrażeń macie 190, czyli tak nie w kij dmuchał. No. To byśmy sobie może zażyć. A nie ma ochrony przed śmiercią. No to dobra, to zaryzykuję najwyżej, no. Że zamieni albo coś z nim zrobi, nie? Chlas. Jest skamienienie. I teraz fokusik. Ale siecze. Teraz tego. O! Co? Ja nie po... Jak? Inicjatywę mi obniżył dzik jeden. No tak. A ja tak bezwiednie poszedłem. Nie spojrzałem się na to. No i mam za swoje. Tyle expa. Poszło. Oj nie, to. I teraz co? Tu? Co będziemy bić? Jesteśmy ranni. Każdy chce nas zabić w tej krainie. Ja nie wiem w ogóle. Teraz tu coś wymyślę. Weźmy po 200 leczenia. I spróbujmy, nie wiem, pozwiedzać tu coś.
O, to tą manę śmierci mógłbym w sumie spróbować przejąć. Tak? Czy się nie uda? Co prawda tu jest zablokowany szkielet. A, to już nie nazwany szkielet, proszę bardzo. Szkielet na palu, no to są zwykłe. Napalm. Dobra, no to tyle na razie. Tureczka. Czyli już będziemy znać staty tych smoków. No tak to jest, jak się idzie na pałę. Okej. Smok zniszczenia, dobra. Zgnilizna? Co to? Oni teraz wszystko będą na mnie ładować. Proszę, jacy wojownicy teraz. Wojownicze żółwie ninja. Który ty masz? Już ostatni. Moc tajemna. Nie. Nie. Ochrona przed wodą. Spoko. Nieskazitelność. No nie. Wytrzymałość. No też nie. Celność. Powiedzmy, że sobie poradzę. Przed mocą ziemi czy powietrza? Woda. No nie wiem. W sumie może ta wytrzymałość. Ale z drugiej strony myśląc, które z tych żywiołów są takie szkodliwe, żeby mogło coś mi jeszcze zaszkodzić? No nic, tak, żeby, no na przykład powietrze, no to moglibyśmy rozważyć Teurga, roztrzaskanie, tak? Ale to tak naprawdę lepsza wytrzymałość na wszystko, nie? Bystry wzrok z drugiej strony. Tylko że bystry wzrok też jest taki, wiecie. Weźmy sobie po prostu wytrzymałość. To będzie ostatni skill. I teraz tak, ty miałeś tu tego pana, tak? No to weź go tam sprzątnij. Chlaps, no to. Jak niemożliwe? Co niemożliwe? Jak wszystko jest możliwe? Dobra. Cyk. Teraz tak, pan Uther ma poprawnych wojów tutaj, tak? To jeżeli on ma poprawnych wojów, to by się wybierał gdzieś w te okolice. A ty właśnie byś dostarczył tego imperialnego na żegludze, tak. Nawet bym ci skłonny da. Byłbym skłonny ci dać jeszcze poruszanie się po lesie. I tamten ostatni czar pod tytułem właśnie pieśń pośpiechu klanów, żebyś ty mi stamtąd szybciutko zwiał. I teraz tak, weźmiesz sobie go do tyłu. Tych sobie uleczymy, żeby byli w pełni sił. No i teraz to już będzie sieka, nawet jak będą mieli zbroję czy coś tamto. To już inna para kaloszy. Będę sobie następne miasta szukać. Do złupienia chyba. Ale tu ich nie będą mogli znaleźć. No pewnie będą szli też na to miasto. Zobaczymy. Zobaczymy. Sobie weź stąd rycerza. W imię
Teraz tak, ty, koleżanko, miałaś iść tutaj, bo tutaj dasz radę przejąć, właśnie. Dasz radę? No dasz radę. Więc idź tam. Ty, złodziejku, drogi. No nie wiem, chodź tutaj. Tutaj? Czy może? Tu? Ty się, nie, ty się podstaw gdzieś tu. O, właśnie. Załatwilibyśmy jednego. Aha, nie, nie da rady. Będzie mnie odrzucać. A pytanie, czy jak podejdę tam bliżej, da się? Tyle dam radę. Dam jeszcze więcej. Ale tu już nie. Tu jest już taka bariera. Dobra. Spoko. Tu. Jeszcze w ten sposób. I generalnie tu jest jakiś tam szkielety na palu, tak? Na pal? Dobrze. I na razie tyle. Turka. W sumie legionom można będzie coś odpychać, bo widzę, że oni się kotują. Pozostałe rasy to jednak są troszeczkę stratne, nie? No to tam. Legionom jeszcze coś. O, pięknie. Fantastycznie. No to co? Ciebie, koleżanko. Sprzątamy. 15 idealnie. Chlas. Chlas. Właściwie nie muszę rozgrywać, bo to na strzała pójdzie chyba, nie? Dokładnie. 102, nawet nieźle. No i padli. A może bot się kieruje jakby tym, że. A, widzi na przykład. Aha, czarownicę mam, no to na przykład jednej jednostki nie zamieni tam w chochlika. Przy czym tak naprawdę łatwiej miałby tam. Teoretycznie miałby szansę nawet wygrać jakieś. No, miałby jakieś tam prowizoryczne szanse, powiedzmy. Natomiast. Tutaj, że nikt nie ma odporności, no to jakby się ładuje na to miasto z zabójcą, co jest trudniejsze. To jest zastanawiające. Czy może jest taka logika w tym? Być może jest. Dobra. Trzeba będzie tutaj sprzątać kolegów. Aha, tutaj też nie podejdę, nie? A może? Czy to jest strefa? No nie mów. Czyli co, dam radę z tej strony, tak? Zobaczymy. Dałbym radę z tej strony, dobra. To co, expimy? Nie ma sensu. Oni nie dużo mi dają expa za zombiaki. O, proszę bardzo. Indeksy ładnie działają. Dobra, to nawet nie ma co tu walczyć. 110, cyk. I teraz tak, czy ty jego dasz radę sprzątnąć? Pewnie nie. Też dasz radę, no to ja nie wiem. Co tam? Okultysta, mistrz okultystów, dobra. Ty sobie stoisz. Ty czekasz. Tutaj jeszcze miałeś sobie zabrać tego rycerzyka. Tutaj zostaw Giermasa. I co? Idziemy sobie w siną dal. W imię wszechojca.
koleżanka będzie mi tu przejmować zasoby. Nie wiem, czy ją zabiją, więc może tak po prostu zostawię. Aha. Ty jesteś na niewidzialności jeszcze? Tak. No to cień tam nie dopadnie. Złowieszczy. Będziesz się mógł tu ustawić. No tak. Dobra, i Uther też maszeruje dalej. No dobrze. No to co, Turka, nie? Ciekawe, czy ten mistrz okulistów się na mnie rzuci. No jednak jest tam taka dziwna strefa wyznaczona, że jakby iść na wprost do stolicy, to mnie odrzuciło, a... albo ścieżką? Nie wiem, coś tam odpychało, a widzicie, no w sumie nie szedłem teraz ścieżką, to mogłem nawet dwóch zabić i tam przejść sobie kawałek dalej. A, teraz się rzuca. No tak. Teraz zauważył okazję. Jeszcze z pancerzem. No to już w ogóle. Jeszcze nie wiem, czy oni są tutaj wypoziomowani i w ogóle nie są. No ale siekę dostaną. Przy czym właśnie ten jeden w ogóle nie zostanie skamieniony, no bo nie będzie mógł być. O, jak przykro. O, jak mi przykro. Sieka. 102. No, to była większa szansa, mówię, ale... szansa nie oznacza, że mają szansę na wygraną. Trzeba tylko pilnować, żeby to miasto tam było wyleczone. Proszę bardzo. Wszelkie buffy, wszechpapy i w ogóle. A mnie wyzwał. Co ty, chłopie, myślisz, że masz szansę? 31. Dobra. O. 90. O, stopie. No to chyba kogoś mi już zabił. Trzeba popatrzeć. Dzikusy. Chlas. Broń się. Chlas. Broń się. Dobra. I to jest piękne, jak oni tutaj awansują raz za razem. Już czwarty poziom, no. I tak się gra. Tak to można grać. Zrobimy sobie teraz ostatnie badanko. I powinienem właśnie zobaczyć. Uff. Ledwo co. No strasznie się teraz wyżyli. To trzeba przyznać. I co, chyba ciebie schowamy w takim razie, co? Nie wiem, kto tam idzie, ale nie obchodzi mnie to. Weź sobie może leczonko. Spróbuj to jakoś przebiedować. Okej. Natomiast ty dostaniesz żeglugę. I spróbujesz tą panią sprzątnąć. Zrobię co w mojej ręce.
Co byście dostali za buffy? No oczywiście. Tacy mocarni. I teraz byś sobie stanął, nie wiem, tu. Może nie będą w ciebie miotać tyle czarów. Zastanawiam się, gdzie by to było najsensowniej rózgę postawić. No chyba w tym miejscu. Bo tak najdalej. Jeszcze jakby ktoś tu stanął, to chyba w ogóle... Nie no, będę mieć dostęp. Ale utrudniony. Nie no, to będzie najlepsze miejsce, żeby sobie stanąć. Teraz tak, mamy tyle. Spróbujmy tędy. Możemy dalej iść. I teraz tak, tu są widmowi wojownicy, jest odcień. Arcywampir. Widmowi wojownicy z zaproszeniem kijami zrobią na przednie szeregi. Więc jedynie te tylnie. I tu widzę mieczyki. Zastanawiam się, co by tu sobie rzucić. Nie, nic nie będę rzucać. Może jedynie jakieś klątwy takie, nie wiem. Maledicker, może? Jeszcze na tyle many mam. To możemy im to rzucić. Możemy im rzucić też... słabość? Może rdze, o. Chociaż bardziej Tormentio sugeruje. I może jeszcze... Arujć, zawalę. Żebyś nie miał tam szans mi nikogo zabić. ...93, tak? Masz sobie ochrony między nimi na ziemię. Ale ty nie masz w ogóle. Ciebie sprzątniemy i jeszcze właśnie odporność, dziękuję. 300. Ile tu uderzysz? 102, za mało. I leczonko, dziękuję. To było na tyle. Ciach. A żeś musiał teraz misk. No i dziękuję. 520. Fantastycznie. Teraz zostaje 50 expa. Tak w sumie. Weźmy sobie, zapiszmy. Nie wiem, czy tu nie będzie już koniec misji, czy coś. Aha. Tak, czyli to mnie Lachlan odpycha. Wiadomka. Jeżeli czego sobie pobadamy tutaj mapę może. Chociaż nie wiem, czy jest sens, bo mogę sobie ją równie dobrze odkryć. I nawet nie wiem, czy Nobar nie miał takiego zwoju do odkrycia całej mapy. Aha. No, akurat nie miałeś. Nie miałeś, nie miałeś. Dobra. No to chyba tyle. Demona nie ma, oni się leczą. Fantastycznie.
Wyżywamy się, tak? No a zatem, mistrzu okulistów, spróbujemy oczywiście poekspić. To jest idealna akcja, żeby to zrobić. Tak, nie wiem, za 3 staki, czy może więcej. Nie wiem, ile jest warty taki jeden smok. Dobra, ty się tu uzdrawiasz, ty ruszasz dalej. Ty. Mógłbyś sobie stanąć tutaj. Ale równie dobrze tutaj będziesz też potrzebny. O. Dobra, ona niech się szybciej przemieści, bo coś czuję, że będą w nią miotać czary jak szaleni. No. To jest ten jeden punkt. Nie wiem, Pyrek, czy to tak powinno być, bo dosłownie chyba tu jest jeden czy parę punktów, które mnie odpychają, a jak pójdę poza jakby tym obszarem, no to... No to wtedy odepchnie mnie, no, no widzisz, a tutaj mogłem przejść już, nie? Nie wiem, czy to tak zamierzyłeś? Przez to, no niestety nie podbije się tego, ale jest na to lekarstwo, bo po prostu weźmiemy sobie Sanctuary po raz kolejny. Niech zużywa te zwoje. Na coś się przydadzą. I teraz tak, ty kolego, stoisz sobie tutaj. O. I powinieneś ładnie tutaj odcinać wszystkie drogi, żeby przejęli tą rózgę. W imię Wszechojca. Ty sobie stoisz, ty sobie stoisz, ty. Mają tam jeszcze widma. Szkubańce. Okej. Okay. No, tyle many, tyle zasobów. Ojej, ojej, wszystko by się przydało przejąć. No ale tak, tutaj mówię, będzie na pewno awans, zatem ja bym się tu oddalił. Też nie ma za bardzo nigdzie wbić tego 50 expa, powiedzmy. Same jakieś asteroty, jakieś potężne jednostki, tu są włodarze, już się zaczynają. No no. Mantikory, nie mantikory. O, tutaj jeszcze lepsi są. No. Pan Kraken, Krakers, legowisko w ogóle. To może to legowisko sobie zbadam przy okazji. Niech sobie zbada i się przyczai tam. Dobra, ty, co byś ty mógł zrobić ze sobą? Tych to za dużo, same wysoko takie poziomowe armie są i nie za bardzo jest na kim sobie przeekspić. Tak dosłownie tyci, tyci, no. Wszystko mi da za dużo i stracę dużo. No. Nawet tu piorne wilki, nawet one, nawet mnie tu wilki jakieś. Ale ci może, o, to będzie dobre. To będzie dobre, akuratne i sprawiedliwe. Wrócę sobie, nie wiem, mantykorę sprzątnę jedną, drugą, może jakoś to tam ładnie wyrówna. Tak ja to widzę. I co? Turka? Turka i będziemy zaraz odsłaniać mapę. Jakby to będzie 400 manę życia, to nie będziemy się tam bawić. I teraz rózgowiczka powinna iść na dół, jeżeli ją stworzą.
nie umarli. Bo za bardzo nie widzę, żeby mieli szansę przy tym. Aha, nie wyleczyłem. Super po prostu. Super. Chłopie, wal. Wal. Dobra. Klas. Ty sobie może zaczekaj, a ty uderz celnie, właśnie. I masz szansę go zaciukać. Udało się. Udało się. Yeah. 102, no to może coś z was będzie fuksem. Fuksikiem. Na dół. Ale wam się nie znudzą te klątwy, co? Oskubany, no tak. Ach. Zginie, zginie. Niestety. Nie wiem, ile oni mają do awansu. No ten będzie. Szkoda go. Skrzesimy go sobie. A wystarczy w sumie wskrzeszenie, bo sobie wyleczę na tej. No jeszcze raz! Koleś! Co ty tak męczysz? Chłopie. Atakuj. 40. Leczysz 70. Weź obronę. Atak. Skubaniec. Wiedziałem, że będzie kąsać jeszcze raz. I on ma 60 czy 70? 70. No to tyle co w jedynce, tyle że bez trucizny tam było, nie? Co, jeszcze koszmary puścisz? No nie, no nie wierzę. Przecież jaki uparty. Klas. Nie, nie, może go nie wyprzedzić, więc od razu kosimy. Przynajmniej uzdrowieni. Jeszcze jeden koszmar. Jeszcze tak zejdziesz do wszystkich przywołań, tak? Będzie? Będzie, no przecież jak nie jak tak. Wypstrykajmy się z many, przecież o to chodzi. I może za ten czas jeszcze on będzie awansować. Widzę, że mu strasznie, strasznie go boli, że ja przejąłem mu ten zasób. Jeszcze tam. O, skubany. Ja... Co? Czy wy to widzicie? Po prostu sobie tak sprzątnął. Ja... To naprawdę był ogromny fokus, żeby za wszelką cenę zabić. Ja nie mogę. To równie dobrze utera, jakbym tam postawił, to też by zginął, tak? Co to się dzieje? No tego się nie spodziewałem. I teraz nie wiem, co by tu zrobić. Tego gościa wypadałoby sprzątnąć. Tego Hunrecha. W ogóle zaskoczyło mnie to, że oni w ogóle puścili jakiegoś bochcia takiego. Stawiałem na rozgowiczkę, a tu proszę. No i to chyba trzeba będzie wam tu zrobić porządek z wami. Chyba tak. To przecież było nieporozumienie, co tu się stało. To, co tam się stanęło, to już w ogóle jest poza jakimś, wkolwiek w ogóle, no, wszystkie artefakty po trupie zebrałem. Biedak nawet nie miał kiedy go wskrzesić, a miał miksturę. No. Teraz tak, czy ty... Tak, sprzątaj. Śmiecia.
Dobra, i teraz tak, teoretycznie mówię, jak ciebie tam puszczę, on ci puści też taką salwę czarów, no to będzie koniec. No. No chyba, że jakoś cudownie się wybronią, no. Nie wiem, trzeba będzie spróbować. Może to tylko taki wybryk był. Ale Uther to już może być postać fabularna i to już jego strata może być nie do przyjęcia w ogóle. Teraz tak, rzucimy sobie światło dnia, co byście nie ekspili na grze, na mgle wojny. Proszę bardzo, wszystko będzie ujawnione tutaj. Proszę bardzo, Uther, ten zły, Tiamaty z czerwonymi mieczykami. Tutaj jakieś, o tutaj nawet bez mieczyków, ale demon Uther z mieczykiem. No tutaj widzę jeszcze będzie wciul expa. Po prostu cała kopalnia. Ołtarz Galeana. No fajno, fajno. Drulian jest. Jest i Drulian. Te zasoby jeszcze należą do przymierza elfów. Może się to uda przejąć. Tutaj jakiś truposz. Aurangzeb, który jest chyba na jakimś rozkazie stój czy coś. Się tak dziwnie nie rusza, ma tu skarby i nic nie zbiera. No. Szkielet nazwany, szkielet na palu. Piekielna plaga, to jest chyba cel naszej wędrówki. I ty tu sobie możesz zbadać zaraz. Ale jeszcze rzucę sobie na tamką rozgowiczkę Sanktuere. Niech ma. Teraz będą szli bardziej w tą stronę. Chociaż nie wiem, w którą. Zobaczymy, no. Jak to się będzie dalej rozstrzygać. No szkoda tam tego bohatera, no ale co zrobić? No i tak jak mówię, to będzie ostatnia tura. Kończymy nagrywanie. Oczywiście buffy, tak. 10 od razu. Tam się ktoś pojawił. Rózgowiczka, no tak. Czy one się pojawiają, a nie, że... Aha. Wszyscy źli dostają w tym momencie. To teraz ty? Śmierci to wszystko? Nie. Elfy sobie poczynają, widzę. No, jeszcze się trzeba obronić. Atakuj. Las. Las. Dobra, przeżyjeć. Dzięki. Trzymajcie się. Do następnego.